Zachęta to nie tylko wystawy czasowe, które zmieniają się dość szybko, ale to także kolekcja i zasoby działu edukacji i dokumentacji, których Państwo na co dzień nie widzicie. Dlatego digitalizujemy je teraz w ramach projektu Otwarta Zachęta. Jesteśmy ważni nie tylko dla naszych widzów, czyli dla tych, którzy mogą tutaj przyjść, ale także dla tych, którzy przyjść nie mogą, a chcieliby z naszej wiedzy skorzystać. Dla nas jako Centrum Cyfrowego bardzo istotne w projekcie Otwarta Zachęta jest nie tylko to, że możemy obserwować z bliska i doradzać w procesie digitalizacji niezwykłej kolekcji Zachęty, ale także to, że możemy tworzyć platformy i narzędzia edukacyjne, które powstają po to, żeby uprzystępniać tę kolekcję wybranym grupom odbiorców, zwłaszcza osobom związanym z edukacją i osobom z niepełnosprawnościami. Digitalizacja otwiera nowe możliwości dla artystów, którzy zapisane cyfrowo dzieła będą mogli przetwarzać w nową sztukę. Dla Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, które wspiera polską sztukę od ponad 160 lat, jest to perspektywa szczególnie ważna. Sztuka rodzi się ze sztuki. Digitalizujemy ponad 600 obiektów z naszej kolekcji. Są to prace, których publiczność wcześniej nie miała okazji oglądać, bo nie były zdigitalizowane. Są to bardzo różne media, obrazy, prace na papierze, rzeźby, instalacje wideo. Dużym wyzwaniem i takim pionierskim działaniem dla nas jest poddanie 10 prac rzeźbiarskich digitalizacji 3D. Powstaną w ten sposób trójwymiarowe modele, które będzie można później oglądać na przykład na naszej stronie. Digitalizujemy nie dla siebie, ale po to, żeby udostępniać je społeczeństwu, nie tylko tym widzom, którzy mogą tutaj przyjść i skorzystać z naszych zasobów, ale również dla tych, którzy na co dzień do nich nie dotrą.